na serwerze, tak? To była najbardziej naturalne zastosowanie dla open source'a. I równolegle też starałem się wdrażać inne aplikacje open source'owe, między innymi na przykład OpenOffice. Co warto podkreślić, tak? Środowisko takie jak urząd, powiedzmy, gminy czy urząd miejski jest takim środowiskiem dosyć mocno heterogenicznym, czyli takim mieszanym, gdzie nie da się wyeliminować w 100% produktów chociażby Microsoft. Podam pierwszy z brzegu przykład. Jeżeli my realizujemy jakieś projekty, które powiedzmy zostają nam przekazane odgórnie, tak? Z Ministerstwa na przykład Spraw Wewnętrznych Administracji, to często jest tak, że przychodzi pewne oprogramowanie, które my musimy zainstalować i z góry mamy narzucone, że musi to działać na bazie Microsoft SQL. W związku z tym przykładem może być chociażby sprawozdawczość do regionalnych izb obrachunkowych. Tak? Jest oprogramowanie, które jakby z góry jest narzucone, że to płatnik podobnie. Tak? I tutaj w tym przypadku ja staram się jakoś próbować godzić te oba środowiska, zarówno komercyjne narzucone, jak i to środowisko open source'owe. Wydaje mi się, że patrząc na to, co w tej chwili się dzieje, tak, i na rozwój tego cloud computingu, wydaje mi się, że w przyszłości będzie możliwe wyeliminowanie zupełnie z administracji produktów komercyjnych. Da się na pewno zrobić wszystko na open source. Jeśli chodzi o serwery, to tylko tak szybko powiem. Tutaj z tego slajdu najważniejsza informacja. Tu widać, że mamy w tej chwili 5 fizycznych maszyn serwerowych, z czego 4 są Linuxowe. Chciałem tylko podkreślić, że widać od razu po tym, że moją ulubioną, tak, dystrybucją jest jednak Debian. Natomiast można też oczywiście realizować pewne rzeczy na dystrybucjach innych. Tutaj nie widzę żadnych przeszkód, aczkolwiek Debian jest mi najbliższy sercu. Jeśli chodzi o serwery Debianowe, to tam realizuję typowy file server, tak, Samba. Realizuję tam jakieś serwery Linuxu, czy te wszelkie dodatki, jakieś tam sprawy związane z MySQL-em, z bazami Firebirda. Dwójkę też tam mam zainstalowaną, chociażby dla niektórych aplikacji, dla straży gminnych. Również nasz cały system obiegu dokumentów jest oparty o Linuxa. Spamujemy, mamy to wszystko na bazie Postgresowej i PHP. I również politykę bezpieczeństwa oparliśmy na Linuxie. I tutaj właśnie w dalszej części prezentacji spróbuję pokazać, bo wydaje mi się, że ten projekt, czy ta część, tak, jest najciekawsza. Spróbuję przybliżyć ten projekt trochę lepiej. Czyli stworzenie takiego UTM-a, takiej kompleksowego zabezpieczenia sieci lokalnej na stylu LAN-2. Natomiast, no, tak jak mówię, musimy utrzymywać jakiś tam serwer Microsofta z tytułu różnych dziwnych rzeczy, czy taki totalny w sumie śmietnik, ale no, musi to być. Tam jeszcze mówią, że stacji mamy około 100, czyli urząd gminy to jest takiej średniej wielkości, tak? Nie wiem, w urzędzie miejskim w Szczecinie, ale pewnie wiele więcej. Jeśli chodzi o teraz infrastrukturę i aplikacje, tak? To tak jak przygotowywałem tą prezentację, zastanawiałem się, z jakich my korzystamy na co dzień aplikacji open source'owych. Tutaj powiem szczerze, był pewien problem, bo co innego jest oprogramowanie takie typowo freeware'owe, tak? A co innego open source'owe. Wszystko jest za darmo, ale w open source'ie mamy jeszcze dodatkową tam wartość dodaną, tak? Jeszcze mamy ten kod źródłowy, który w jakiejś formie każdy w społeczności może zmodyfikować, poprawić, podzielić się z tym z innymi. Tutaj głównie to są aplikacje na pewno wszystkie tutaj znane bardzo dobrze. Ja bym chciał tylko polecić na przykład takie rozwiązanie, które sam wykorzystuję chociażby przy archiwizacji czy zabezpieczeniu sobie serwerów. Świetna alternatywa dla Ghosta, tak? Dla Symantec. Super sprawa, można to sobie wykorzystać za darmo. Chronezilla.org. Świetna rzecz.
No i wiadomo, do zarządzania głównie wszystkie te tutaj programy, buty, OpenVPN i tak dalej. To jest, no i co jeszcze, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, też świetna dystrybucja Backtrack, która może służyć do testowania sieci, tak? Jest dużo fajnych narzędzi i naprawdę wykorzystywanych. Tutaj też wypisałem systemy operacyjne z graficznym interfejsem użytkownika, ale to często wykorzystuję na przykład, jak trzeba wspomóc wysypanego Windowsa, tak? To wtedy live CD i te mi załatwia sprawę. Teraz tak, jeśli chodzi o motywację, tak? Czyli co nas tak głównie, co mnie motywowało w pierwszej kolejności, to nie ukrywam, że tutaj decydującym czynnikiem na pewno był czynnik finansowy, bo trzeba tutaj jasno też określić, że w urzędzie, każdym zresztą, czy to chyba na szczeblu rządowym, czy tutaj lokalnym, istnieje coś takiego jak budżet, tak? Budżet nie jest z gumy i tak naprawdę do tego budżetu są pewne wnioski, które ja na przykład składam na różnego typu rozwiązania. I oczywiście dalej przechodzi pewną ścieżkę, tak? Czyli dyrektor to akceptuje, przyjdzie do skarbnik to analizuje, później będzie na komisję budżetową, później to w ostateczności rady zatwierdzanie. I tutaj powiem szczerze, jest pewna możliwość manewru i tak naprawdę uświadomiłem sobie, jak dużo to zależy od radnych, tak? Od radnych, których my wybieramy, bo jeżeli w wielu miejscach może być tak, że jeżeli zaproponujemy na przykład, że musimy kupić Microsoft Office, tak? Na 100 komputerów i stwierdzimy, że to jest niezbędne, no bo bezpieczeństwo, bo nie, bo support, bo doskonały produkt, bo wszyscy go znają i tak dalej. I to odpowiednio motywujemy, przepchniemy, tak? No to w tym momencie radni przyklepią taki budżet, tak? I będziemy to realizować. I teraz, proszę zobaczyć, pompujemy potężną kasę, tak? Przy 100 stacjach, tak jak powiem, to jest około no, licząc to są na procent, gdzieś tam nawet z komputernika, około 100 tysięcy złotych, tak? To jest pompowane w kieszeń jakiejś korporacji, czy abstrahuję, czy to jest Microsoft, czy nie, Oracle, cokolwiek. Natomiast te pieniądze można przecież przeznaczyć, zostawić tak lokalnie tutaj, na naszym terenie i przeznaczyć chociażby, no nie wiem, na modernizację chodników, czy ulic, tak? Czy jakieś tereny zielone, czy chociażby, nie wiem, wybudowanie chociażby jednego placu zabaw dla dzieci. Tak? Czyli w tym kontekście patrząc i analizując tą tezę, którą postawiłem na początku, jakoś to się przekłada, tak? Czyli w tym momencie widać, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, tak? Nie tylko przez informatyków, którzy coś tam narzucają w tym budżecie, ale również przez radnych, którzy jakoś ten budżet akceptują, to tak naprawdę no, realizujemy coś, co podnosi w sumie życie, poziom życia społeczeństwa, tak? Czyli ja to w pewnym sensie myślę tutaj głównie o deweloperach, tak? Czyli programistach otwartego kodu. Dla mnie to jest tak zwany wolontariat IT. Tak? Oni wykonują naprawdę kawał świetnej roboty i chwała im za to. Druga sprawa, tak? Jeżeli chodzi o czynnik finansowy, to jest jak jedna sprawa medalu, ale druga to jest zachowanie pewnego poziomu, powiedzmy, rozwoju infrastruktury. Bo jeżeli mamy jakieś ograniczone środki, tak? To albo mamy dwa wyjścia, albo coś nie realizujemy, tak? Czyli zakładamy, no dobra, jakoś to będzie, bo już my rezygnujemy z pracy w Microsoft Office, stawiamy na przykład na jakiegoś tam, na jakiś notatnik, cokolwiek, tak? Jakiś inny produkt. Albo jeśli chodzi o bezpieczeństwo sieci, to na przykład możemy powiedzieć, no dobra, nic się nie dzieje, tak? Czyli sieć jest w miarę, wszystko działa, tak? I zapominamy o problemie. Natomiast no, ja osobiście jako obywatel nie chciałbym trzymać swoich danych osobowych, tak? Czy o tym, jakie podatki płacę, w jakiejś niezabezpieczonej sieci. Także tutaj